Witaj w nowym odcinku podcastu Fundacji Zaginieni. Halo Fundacja to projekt przybliżający tematykę zaginięć oraz procedury z nią związane. Poznasz tu ciekawych ludzi, pełnych pasji i chęci dzielenia się swoją historią. Halo Fundacja, z tej strony Kamila Jasnowic. Bardzo się cieszę, że dzwonisz. Właśnie myślałam nad tematem odcinka naszego podcastu. Dzisiaj rozmawiamy z Kamilą Jasnowic, prowadzącą fanpage Kamila Jasnowic ratuje ciało i duszę. Kamila jest również medium, ratownikiem i wolontariuszem. Jesteś zarazem jasnowicką i ratowniczką. Chciałabym zapytać Cię o każde z zajęć, ale nie sposób nie zastanawiać się, jak się ze sobą łączą. Dla niektórych to może być skrajność, ale jesteś przykładem na to, że mogą iść w parze, a jasnowic i ratownik może być jedną osobą. Zdarza się, że odczuwasz konflikt pomiędzy byciem ratowniczką a jasnowicką? Owszem, zdarza się i to bardzo często, zwłaszcza gdy zjawiają się osoby z problemami zdrowotnymi. Często staram się podpowiadać im, żeby jednak iść do lekarza. Nie kierować się tym, co mówią karty, jasnowidzenie czy nawet duszki. Co daje Ci więcej satysfakcji? Pomoc jako ratowniczka czy jako jasnowicka? Myślę, że obie te dziedziny dają bardzo dużo satysfakcji, jednak pomoc ratownika jest zupełnie inna. Nie da się tego w żaden sposób porównać. Jasnowidz działa bardziej zdalnie, duchowo, a ratownik jest zazwyczaj w terenie. Ratownikiem jest się 24 godziny na dobę. A powiedz mi, kiedy uważasz, że lepiej skorzystać z pomocy jasnowidza, a kiedy prosić o pomoc osobę z doświadczeniem ratowniczym? Jasnowidz dość często wyczuwa energię w koło. I gdy jest osoba chora psychicznie, ma różne dolegliwości, na przykład jest to jakaś forma schizofrenii, a twierdzi, że jest nawiedzona, to wtedy taka osoba jak ja jest w stanie albo to wykluczyć, albo to potwierdzić. Jeżeli wykluczamy, to już jest jasne dla rodziny, że trzeba iść do specjalisty. I tutaj to bardzo pomaga słowo, że jestem ratownikiem i mówię głośno, że ja się tego nie podejmuję, bo to nie jest sfera duchowa. Zazwyczaj rodziny słuchają tego i idą do specjalisty, bo jeżeli ja się waham, że na przykład osoba może być nawiedzona i podpowiadam, jak to wykryć, wysyłam do księdza na przykład egzorcystę, bo nie zawsze od razu wiem, że to jest na pewno jakaś część choroby psychicznej, bo ja nie jestem lekarzem, nie skończyłam studiów o tym kierunku, ale mając swoje czucie, swój dar, jestem w stanie mniej więcej powiedzieć, z czym mamy do czynienia. Porozmawiamy w takim razie o Kamili Jasnowic, zanim poruszymy temat Kamili Ratowniczki. Dużo dostajesz próśb o pomoc? Bardzo dużo. Dziennie to jest jakieś 20-30 wiadomości minimum, przy czym ja nie każdemu pomagam, bo niektórym osobom po prostu nie można pomóc, jeżeli nie chcą wziąć się w garść. Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Ciebie ludzie? Pokierowanie w dobrą stronę w drodze życia. To jest taka podpowiedź. Karty, czucie, moje wizje to nie jest wyrocznia. Pamiętajmy, że to jest drogowskaz. W którym momencie swojego życia zorientowałaś się, że masz zdolności jasnowidzenia? Jak byłam mała, miałam około, 6-7 lat. To tak się zaczęło, a później, jak miałam około już 11-12 lat, zaczęły się pierwsze sny, odczucia i zaczęłam je słuchać, robić notatki, po czym mogłam później potwierdzać swoje przemyślenia, swoje odczucia właśnie dzięki tym notatkom. Czy wtedy, kiedy byłaś małym dzieckiem, młodą dziewczyną,
Przerażało cię to w jakiś sposób? Jakie emocje tobie towarzyszyły? Wiesz co, ja tak nie pamiętam tego okresu życia. Na pewno czułam strach przed tym, co widzę, co czuję, niezrozumienie otoczenia. Rozmawiałaś z kimś o tym? Zwróciłaś się do swoich rodziców, przyjaciół? Raczej nikt nie chciał w to wierzyć. W tamtym czasie traktowano to bardziej jako wymysł małej dziewczynki, więc w pewnym momencie zaczęłam to mówić. Wbrew pozorom najbardziej obudziło się to, jak miałam 12-13 lat, gdy moje koleżanki z klasy zwykłą zabawę wywoływanie duchów wymyśliły. I wtedy pierwsze trzy wywoływania zrobili beze mnie. Po czym jak ja przyszłam i pamiętam do dzisiejszego dnia, jak ten taki talerzyk zaczął się ruszać, to wszyscy byli w szoku. Ojej, coś wreszcie przyszło. I pierwsza, pamiętam, koleżanka taka Agata mówi tak: Kamila, coś ty przyniosła ze sobą, że talerzyk raptownie zaczął się ruszać. A ja zdębiałam, bo one wtedy wszystkie na mnie, a ja wydało się. W którym momencie swojego życia zaczęłaś zajmować się tym na poważnie? Na poważnie, tak żeby się ujawnić, że to tak nazwę dla świata, to miałam około 22 lata. Tak, 22 lata. No teraz już prawie 40, więc trochę to już jest czasu. W jaki sposób reaguje twoja rodzina na twoje zdolności i czy na przykład twoi znajomi zdają sobie sprawę, kim jesteś? Mój mąż i moje dzieci akceptują mnie taką, jaką jestem. Nie oceniają, chociaż mąż zawsze powtarza: Kamila, pamiętaj, żeby nigdy nikomu nie zrobić krzywdy. Co do dalszej rodziny, nie wnikają w to. Wiedzą, co robię, ale nigdy nie dopytują. Może moja mama się trochę martwi, ale tak to raczej nie. Dalsi znajomi nie wiedzą, przyjaciele akceptują taką, jaką jestem i nigdy tego nie oceniają. Aczkolwiek dość często dzwonią: Kamila, a co byś zrobiła, a co myślisz, co powinnam zrobić? To jest przyjaźń. Ja bardzo dobieram sobie długo przyjaciela. To nie jest tak, że ja każdemu ufam na dzień dobry i każdemu opowiadam, czym ja się zajmuję. Staram się trzymać swój dar znajomych z daleka od tego. Nie ujawniam tego. Czy każdy chce poznać prawdę? Zdarza się tak, że w wyniku twoich wizji spotykasz się ze złością i nieufnością osób, które proszą cię o pomoc? Bardzo często. I wręcz się z tego cieszę, że ludzie jakby przestali ślepo wierzyć takim osobom. Pamiętam, jakiś czas temu miałam kobietę, która najpierw poprzez kartę tarota chciała sprawdzić, co tam ją czeka. W pewnym momencie już na sam koniec rozmowy mówi: a niech mi pani coś powie takiego, co mnie przekona. Więc ja jej się zapytałam, czy jej mama nie żyje i tata, opisując, jak mniej więcej wyglądali, podając nawet szczegół, że tata miał dość taki dziwny nos, jakby trochę kostka mu wystawała. Zaczęłam z nią rozmawiać, przekazywać to, co mama powiedziała. To ona się bardzo rozpłakała, ale jakby nie patrzeć, no tutaj ją na tyle przekonałam, że nawet jej siostra do mnie zadzwoniła w pewnym momencie, czy jej mama też coś chce przekazać. Ale owszem, są ludzie, którzy też nie przyjmują moich słów do wiadomości. Jeżeli dzwoni do mnie na przykład, powiedzmy, mężczyzna, który mówi: a, bo żona ode mnie odeszła, a ja od razu czuję, że na przykład nie pomagał jej, czy coś źle robił i ja tak naprawdę muszę mu wytknąć jego błędy, to na dzień dobry, zamiast zastanowić się, co mówię, to on: ale co pani za bzdury opowiada? No właśnie nie, bo często ludzie nie potrafią przyjąć pewnej prawdy. Wierzysz w jasnowidzów? Wierzę, że ludzie posiadają dary, ale słowo jasnowidz w tej chwili zrobiło się maszynką do zarabiania pieniędzy. Czy sama korzystałaś kiedyś z usług innego jasnowidza? Znam kilku, ale szczerze mało z nich korzystałam, czy nawet powiem szczerze, że trafiłam ostatnio nawet na jedną osobę, która zaczęła zadawać mi za dużo pytań i stwierdziłam, że to na pewno nie jest jasnowidz. Co najbardziej denerwuje cię, irytuje cię albo smuci, kiedy patrzysz na pracę innych jasnowidzów? Oczyszczanie na odległość, bo to jest wyłudzenie pieniędzy i na szczęście coraz więcej ludzi poniekąd dzięki mnie
zaczęło dostrzegać, iż to jest oszustwo. Nawet ostatnio jedna pani ze świata EZO powiedziała, że gratuluje mi odwagi, iż nie bałam się, że na mnie rzucą klątwę. Więc troszkę punkt myślenia ludzi, ale też i wielkich, w cudzysłowie, magów, zmieniło się nastawienie. Już przestali tak robić częściowo. Się po prostu chyba boją, że następnych opiszę. A nie mam skrupułów pod tym kątem i jeżeli będzie trzeba, to nawet i udostępnię wizerunek. To ten ktoś ma się wstydzić, a nie ja. A czy mogłabyś wyjaśnić nam, na czym według tych ludzi polega zabieg tego oczyszczania i dlaczego twoim zdaniem jest to złe? Ja tego nie stosuję. To jest na zasadzie, że na przykład jest mama dwójki dzieci i pisze do niej jakaś wróżka, że ja przy twoim dziecku widzę demony. Zazwyczaj większość mam. Pierwsze, co to się wystraszy, bo zrobią krzywdę moim dzieciom. Ja tego nie widzę, ale widzi to ta osoba. I to jest na zasadzie trochę zastraszenia osób. Wiadomo, każda mama zapłaci kolosalne pieniądze, żeby tylko ochronić dziecko i wtedy ona pisze, ja oczyszczę to na odległość. Na odległość to możemy sobie porozmawiać, a nie oczyścić na przykład dom z jakiejś złej energii. Ja zawsze powtarzam, oczyszczenie robimy sami. Nigdy nikt na odległość nas ani nie uzdrowi, ani nie oczyści. I to jest najważniejsze, warto o tym pamiętać. Niejedną osobę naprawdę oszukano w taki sposób, a później ta osoba trafia do mnie, pani Kamilo, bo nic mi nie pomogło. No ta pani mnie oczyszczała, zapłaciłam 5 000 i dalej mi trzeszczy, puka, synek się budzi z koszmarami, co ja mam teraz zrobić? No i wtedy ja tłumaczę, że czegoś takiego się nie robi, że powinna zażądać zwrotu przede wszystkim gotówki za wyłudzenie pieniędzy, bo dalej się coś złego dzieje. Chociaż dość często te wróżki potem piszą, że dobrze, wyślę ci pieniądze, ale w zamian za to energia, którą ty do mnie mówisz, to ja tobie to odeślę. Czyli to jest na zasadzie karmy, ty jesteś na mnie zła, to ja tobie tą złość odeślę razem z tymi pieniędzmi. To jest takie zastraszenie, że mimo wszystko oni chcą ci niby odesłać te pieniądze, ale przy okazji jeszcze wyśle ci jakiegoś złego ducha. No i ludzie zazwyczaj machają rękoma, dobra, niech se ma te 5 000, a ja mam święty spokój. Nie, właśnie trzeba doprowadzać do tego, żeby ci ludzie oddali pieniądze, bo to jest nieprawda, że oni oczyszczali na odległość. Kamila, w twoich wypowiedziach były takie słowa jak duchy, demony, egzorcysta. Powiedz mi, czy nie boisz się tego, co robisz? Boję się. Bo wiem, co to jest za świat, wiem, jak dużo krzywdy może zrobić. Dodatkowo ja posiadam dwójkę dzieci, które obiecałam sobie, że będę chronić z całych sił i jak na razie udaje mi się. Był epizod 2 lata temu niecałe, że synka mojego zaczęło coś atakować. Udało się za pierwszym razem to przepędzić i od tamtej pory mamy spokój. Ale ja nigdy nie wiem, kiedy coś przyjdzie złego. Przede wszystkim podstawowe BHP, nawet moje. Jak ktoś mi puka do drzwi, nie otwieram, nie patrząc przez dziurkę. Dlaczego? Bo jeżeli nie widzę nikogo, to nie otworzę. Bo energii złej na dzień dobry można nie zobaczyć, a po prostu wiatr zawieje i wejdzie. O tym trzeba pamiętać. Jak myślisz, z czego wynika potrzeba korzystania z usług jasnowidza? Jasnowidz to też osoba jest, która wspiera mentalnie, trochę psychicznie, dodaje otuchy. Nawet niektórzy potrzebują, hej, słuchaj, będzie dobrze, dawaj, piersi do przodu, klatka wyprostowana, idziesz, dasz radę. Tego ludzie potrzebują, bo w tym ciężkim świecie, który teraz mamy, po prostu brakuje tego. Brakuje takiej rozmowy nawet z bliskimi. Bliscy ze sobą często nie rozmawiają i wiele ludzi dzwoni do mnie, Kamila, słuchaj, no mam doła. Ja mówię, ale czego się smucisz? Dasz radę, jak nie tu, to tu. Czyli potwierdzasz, że na swój sposób jesteś trochę psychologiem, trochę terapeutą i trochę przyjaciółką dla tych osób? Psychologiem siebie nie mogę nazwać, bo nie mam ukończonych studiów. Nawet żadnej książki o psychologii nie przeczytałam, ale uważam, że tak, z wieloma ludźmi się przyjaźnię i to jest na zasadzie, oni mi za to nie płacą, tylko po prostu ja lubię z nimi rozmawiać, oni lubią ze mną rozmawiać, bo ja też czasami potrzebuję usłyszeć, Kamila, dasz radę.
Czy zdarzyło Ci się odmówić pomocy jako jasnowidz? Tak, i to nieraz, gdy czuję, że osoba jest w bardzo złym stanie psychicznym, emocjonalnym, że to tak powiem, wrakiem. Po prostu odmawiam grzecznie, mówiąc, że tutaj jest potrzebna pomoc doświadczonej osoby, która już ukończyła dany kierunek studiów psychologicznych. Często się zdarza, że to już chodzi o psychiatrę. Ja wtedy odmawiam. Nie biorę za to odpowiedzialności, bo uważam, że tak powinno się robić. Zawsze chciałaś zostać ratownikiem? Tak. A co najbardziej podoba Ci się w pracy ratownika? Czuję się potrzebna. Ratownictwo nauczyło mnie rozglądania się w koło. To nie jest tak, że idzie się do sklepu z głową spuszczoną i ma się wszystko dookoła w nosie. Ratownik idzie z głową podniesioną do góry. I jeżeli widzi, że ktoś się przewraca, starsza osoba, podchodzi, by udzielić pomocy. To jest też odpowiedzialność za drugiego człowieka i myślę, że dodatkowo pozwala mi to jeszcze fajną wiedzę otrzymać. To też są szkolenia, nauki, rozmowy z ludźmi bardziej doświadczonymi. To jest takie bycie jeszcze bardziej potrzebne i nigdy nie można nazwać tego pracą, bo ratownik to styl życia, a nie praca. Zdarzyło Ci się ratować człowieka, który nie chciał Twojej pomocy? Tak, w tamtym miesiącu był chłopak, który na początku nie chciał, żebym wezwała policję, czegoś się bał, a się zagubił u mnie w miejscowości. Przy czym musiałam jakby mu bardziej wytłumaczyć, że tutaj jest potrzebna pomoc policji, bo jest zimno, jest godzina 21, a on nie ma gdzie spać. Po czym powiedział, a to wejdę sobie na jakiś pustostan. Ja mówię, no nie, jest na minusie. Po dłuższej rozmowie zgodził się na wezwanie policji. Gdy policja przyjechała, to pierwszą rzeczą pozwolili mu wejść do ciepłego samochodu i przestał się wreszcie trząść. Czy twoje życie w pracy było kiedyś zagrożone? Tak, kilka dni temu. Jak rozdzielałam bójkę chłopaków, no było trochę, tam było trochę gapiów, nikt nie chciał za bardzo pomóc. Ale jakoś się udało i obyło się bez jakiejś większej szkody. Ale też poprzez pomaganie przy zaginionych niestety dostaję czasami jakieś groźby typu namierzenie mojego adresu, zrobienie mi krzywdy. Ale na szczęście nie mam tego za dużo, więc jakoś staram się trzymać od spraw morderstw na przykład, jakby troszkę dalej. Daję swoją wizję i staram się nie zagłębiać te sprawy. Właśnie. Jakie są Twoje zasady w pomocy przy poszukiwaniu ludzi zaginionych? Podstawową zasadą jest zgłoszenie na policję. I tej zasady nigdy nie łamię. Drugą zasadą jest, iż to najbliższa rodzina musi się do mnie zgłosić. Nie sąsiadka, tylko najbliższa rodzina. Nie każda rodzina w ogóle wyraża chęć skorzystania z takiej pomocy, bo jakby nie patrzeć, są ludzie bardzo wierzący też, którzy negują to i ja to szanuję. Nie piszę pierwsza do rodzin, to rodzina musi się do mnie zgłosić. Nie reklamuję się pod tym kątem. Jeżeli nie ma tych takich dwóch żelaznych zasad, to ja nie pomagam. Odmawiam, a wręcz czasami podpowiadam rodzinom, typu proszę się do takiej strony, czy do waszej fundacji zgłosić. W taki sposób jakby, żeby oni wiedzieli, że tam im też pomogą. Zresztą ja uważam, że jasnowidz to jest ostatnia droga przy poszukiwaniach. Najpierw policja, znajomi, czyli możemy znajomych wypytać, kto coś widział, szukamy jakichś świadków też na własną rękę. Możemy wykorzystać środki masowego przekazu typu właśnie Facebook, internet, strona czy fundacja zaginieni, a potem dopiero, gdy już wszystko zawodzi, można udać się do jasnowidza. Jeżeli ktoś to robi na samym początku, to ja odmawiam. Powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji, w której rodzina zrobiła już wszystko. Spełniła wszelkie Twoje wymagania. Co się dzieje wtedy? W jaki sposób Ty możesz pomóc? Ja najpierw zazwyczaj proszę o zdjęcie. Jeżeli wyczuwam zagrożenie życia, bo nie zawsze od razu wiem, czy ktoś żyje, czy nie żyje, zazwyczaj proszę o podanie adresu, z którego wyszedł. Odpalam mapę, szukam danego miejsca, które mi się pokazuje jakby z lotu ptaka. Często są to jakieś na przykład pole, które ma jakiś dziwny kształt i ja szukam tego w okolicy na mapie. Tak jak było
to kiedyś przy Zaginionym z okolicy Torunia, gdzie ja widziałam las i kółko. Nie rozumiałam tego kółka, bo zrobiłam rysunek i wręcz na tym rysunku było kółko, które ja jakby zaznaczyłam krzyżykiem, bo miałam wrażenie, że to kółko musi tam być. I gdy odnaleziono ciało tego pana po jakimś czasie, bo nie przeszukano miejsca z mojego terenu, okazało się, że na mapce, które z lotu ptaka na Google Map, jest kółko, dosłownie. Ja to wysyłam oczywiście to wszystko do rodziny. Czy rodzina to przekaże policji, czy grupie poszukiwawczej, tą decyzję zostawiam już rodzinie. Ja nie nalegam, nie przekazuję tego nigdzie dalej. To już rodzina musi sama decydować, co zrobić z tym. Aczkolwiek ja zawsze podkreślam, że bardzo proszę, żeby nie przekazywać innym jasnowidzom mojej mapki. Niech sami pracują dla siebie. Współpracowałaś kiedyś z policją jako jasnowidz? Bardzo często. Dzwonią do mnie, piszą z kilkoma policjantami, mam stały kontakt. I to nie tylko przy Zaginionych im tam podpowiadam, tylko przy różnych innych sprawach kryminalnych. Aczkolwiek zawsze oni mówią, Kamila, dzwonię do ciebie nieoficjalnie. Ja to szanuję. Cieszy mnie to, że mimo wszystko ufają mi w jakimś stopniu. Czy odczuwasz fizycznie pracę jako jasnowidz? Czy wiąże się ona z doznaniami fizycznymi? To bardziej przy medium, bym powiedziała, przy duszkach. Chociaż przy jasnowidzeniu też, ale w mniejszym stopniu. Często duchy, które przychodzą do mnie, zamiast pokazać na przykład ręką, nie wiem, na płuca, ja czuję, jakby zapadało mi się płuco. I przez moment to jest taki ból, gdzie ja po prostu tak próbuję łapać oddech i wtedy wiem, że dana osoba nie żyje, ale że umarła, że coś miała z płucami. Przy Zaginionych jest to dość często, przy człowieku, który się powiesił, dość często jest taki ucisk, taki na gardle, jeżeli ktoś się utopił, to najpierw czuję taki jakby odruch wymiotny, jakby coś mi stało tu między w przełyku i próbuję to z siebie tak wydusić. Przy zamordowanym człowieku, to zależy już o co chodzi, to jest zazwyczaj taki strach, lęk. Bo na przykład jeśli wypadek, to ja zazwyczaj tak jakby wypadek samochodowy jest, to ja taki słyszę takie klaśnięcie, jakby uderzenie samochodu i to wszystko. I taką czarną ścianę. To są takie odczucia, które pozwalają mi, żeby nie widzieć za bardzo tej śmierci, na przykład bo jest brutalna, ale pokazują mi mniej więcej, co się działo. Jeżeli ktoś umiera w szpitalu i jest nieprzytomny, to ja tylko słyszę tit, tit i potem tit. To już wiem, że ktoś umarł w szpitalu. Te duchy pokazują mi ostatni moment swojego bycia na ziemi. Przy Zaginionych, jeżeli ktoś jest jeszcze nieodnaleziony, a już jakby szuka miejsca, to ja bardzo często zauważam, że jeżeli ja mówię głośno, że on szuka miejsca, ale brakuje mu odwagi, to dość często ta osoba albo się znajduje żywa, albo jest to na zasadzie, że sama woła o pomoc, czyli nie wiem, zaczepia przechodniego, żeby zadzwonić na policję. Bo ja odczuwam ten brak odwagi, czyli jego emocje, że on szuka, że ma dość, że na przykład ma dość zadłużenia swojego, taka depresja, ja to czuję, ale czuję też, że w momencie na przykład, gdy stoi na moście, to on jednak się boi i się cofa. To są takie odczucia, które jest ciężko tak naprawdę opisać, a jeszcze tym bardziej najgorzej jest przekazać to rodzinie bliskiej. Na przykład jeżeli to mama szuka syna, to jest bardzo ciężko przekazywać, odbierać nadzieję. Jak ty się czujesz po tym fizycznie? Ile czasu potrzebujesz odpocząć, żeby nie odczuwać skutków rozmowy z duszkami? Wiesz co, czasami bywa tak, że zaraz potem ja żegnam te duszki, mówię dziękuję i widzę jak odchodzą radośni. Przez chwilę jeszcze rozmawiam z rodziną, która jest mega szczęśliwa z przekazanych informacji, z przekazanych słów i to mi daje jakby siłę, że okej, mogę iść dalej, bo kolejna duszyczka poszła sobie do światełka, pożegnała się, rodzina szczęśliwa. Chyba nawet nie potrzebuję odpoczynku, tylko bardziej tej satysfakcji pomocy. Oczywiście w weekendy to jestem tylko dla rodziny i dzieci, mąż, przyjaciele i wtedy
jestem po prostu zwykłą Kamilą. Jedynie gdyby było wezwanie na poszukiwania, to jestem w stanie w 15 minut przebrać się i ruszyć w teren. Jedyny moment, który jest w stanie mnie odciąć od dni takich wolnych. Jak wpływa na twoją psychikę praca jako jasnowidz i ratownik? Na pewno ma jakiś wpływ, ale ja staram się nie patrzeć wstecz. Owszem, wyciągam naukę nawet z poszukiwań, czyli co można było zrobić lub uniknąć, nawet jako jasnowidz, ale ja nie patrzę wstecz, nie zagłębiam się tym bardziej, nie prowadzę rozmów co prawda z dziećmi, bo jako mama nie potrafiłabym, też chyba usłyszeć, jak mama płacze za dzieckiem i tego psychicznie nie potrafię, bo po takiej rozmowie z maleńką duszyczką dziecka ja przez 2-3 dni zamykam się w sobie i nie ma ze mną praktycznie kontaktu, bo poświęcam wtedy maksymalnie czas swoim dzieciom, nadrabiam tamto życie, jeśli to tak można nazwać. Czy pamiętasz jakąś sytuację, tragedię, która wyjątkowo utkwiła ci w pamięci? Wiele jest takich, czy przy zaginionych, czy przy duszkach, ale staram się nie skupiać na tych negatywnych, tylko na przykład na tych bardzo pozytywnych, gdzie na przykład duszki mówią, że niedługo w rodzinie urodzi się jakaś dziewczynka. Dość często jest tak, że dzwoni do mnie kobieta, pani Kamilo, od kilku lat staram się o dziecko, lekarze powiedzieli, że nie można, a przy mnie na przykład pojawia się duszek i mówi, będzie dziecko, będzie na przykład dziewczynka i dość często to się później dzieje i ja się bardziej skupiam na tym właśnie, że to dziecko się narodziło, a nie, że gdzieś tam została znaleziona osoba, która nie żyje. Staram się bardzo pozytywnie do pewnych spraw podchodzić i mimo wszystko skupiam się właśnie na tych dobrych odczuciach, dobrych myślach, a nie na negatywnych, bo bym chyba ja zwariowała, a tego bym nie chciała. Gdybyś stanęła przed wyborem, jasnowidzka czy ratowniczka, co byś wybrała? Szczerze, chyba ratownika, a jasnowidzem byłabym po cichu, bo prawda jest taka, że można łączyć te dwie dziedziny, nawet tego pana, co ostatnio właśnie nie chciał na początku policji, to gdy mu powiedziałam, że przecież ty masz siostrę, a on tak stanął, a skąd ty wiesz? A ja mówię, no tak wiem, twoja mama nie żyje. I on takie zrobił oczy i na sam koniec już jak czekaliśmy na policję, to on mówi tak, jak ty masz na imię? Ja mówię, Kamila. A on dodał, Kamila, co mi życie ratuje. I tak naprawdę ja w tym momencie byłam i ratownikiem, który nie pozwolił mu iść spać w jakieś baraki, ale też i byłam osobą, która czuła jego mamę obok, która podpowiadała mi, jak z nim rozmawiać, do tego stopnia, że ja go przekonałam, że ta policja jest potrzebna. I gdy widziałam jego łzy w oczach, bo uświadomiłam go, że umrzeć poprzez zamarznięcie to nie jest na pewno przyjemne i on się dzięki temu zgodził, to ja byłam też ratownikiem, ale byłam jasnowidzem. Będę zawsze ratownikiem, a jasnowidzem w razie czego mogę być po cichu. Myślisz, że przyjdzie taki moment w twoim życiu, że nie będziesz chciała się już zajmować jasnowidzeniem? Szczerze, myślę, że nigdy z tego nie zrezygnuję, chyba że zostanę w jakiś sposób zmuszona do tego. Mi to bardzo dużo daje radości, satysfakcji, w jakim stopniu spełnienia. Jestem w internecie rozpoznawalna, na szczęście w życiu prywatnym mniej, co mnie bardzo cieszy, ale chyba nie planuję odchodzić na emeryturę. No nie. Nie, jasnowidzem jest już do śmierci, gdy się otworzy w pełni ten dar, to się już jego nie da pozbyć. To jest tak jak jazda na rowerze, tego się nigdy nie zapomina. Na końcu każdego podcastu Halo Fundacja, to gość zadaje pytanie. O co chciałabyś mnie zapytać? A widzisz, fundacja całkiem niedawno powstała. Pomagacie przy zaginionych, jak już was trochę obserwuję, ale ja bym chciała powiedzieć, co jeszcze planujecie robić jako fundacja? Wasze zadania, jakie postawiliście sobie, cele. Fundacja Zaginieni swoje działania opiera na trzech filarach.
serce, wzrok oraz dłoń. W ramach filaru serce podejmujemy działania prewencyjne i edukacyjne w kwestii bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego jednostki. Realizujemy kampanie, projekty społeczne, odwiedzamy szkoły, organizujemy lub współorganizujemy warsztaty. W ramach filaru wzrok poszukujemy zaginionych, kolportując wizerunek w przestrzeni internetowej. W przyszłości planujemy również poszukiwania w terenie. W ramach filaru dłoń wyciągamy pomocną dłoń do wszystkich potrzebujących osób, pozostających w kryzysie z powodu zaginięcia bliskiej im osoby, a także samym zaginionym w momencie, gdy dana osoba się odnajdzie. Prowadzimy bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawnicze, wspieramy rodziny w żałobie, a nawet pomagamy przy organizacji pochówku. Powiem Ci szczerze, że pięknie powiedziane. Trzymam kciuki za Was. Kamila, bardzo dziękuję Ci za to, że byłaś naszym gościem i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Zasubskrybuj kanał Fundacji Zaginieni, żeby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego odcinka Halo Fundacja. Obserwuj też konto na Instagramie i Facebooku, które znajdziesz pod hasłem Fundacja Zaginieni. Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej, pamiętaj o bezpłatnych konsultacjach. Wystarczy, że napiszesz na psycholog@fundacjazaginieni.pl i umówisz się na dogodny termin. Do usłyszenia.